Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w ten środowy poranek z programem Polska na Dzień Dobry, ale także można powiedzieć, że rozpoczęliśmy wspólnie dzień z Republiką. Tło, które za mną jest oczywiście nieprzypadkowe, ponieważ już teraz łączymy się z panią Anną Zalewską, eurodeputowaną Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie pani poseł. Dzień dobry, witam. I oczywiście sprawy europejskie, kwestie Parlamentu Europejskiego bezpośrednio przekładają się na naszą polską politykę. I zacznę od jednej, bo ten temat też pojawia się już od dłuższego czasu. No właściwie można nawet powiedzieć, że od kilku lat pytanie, które stawiamy tutaj w programach, co dalej ze środkami z Krajowego Planu Odbudowy? Przypominamy sobie obietnicę Donalda Tuska i zapowiedź, że jeden dzień po wygranych wyborach Donald Tusk pojedzie do Brukseli i odblokuje środki z KPO. Pani poseł, halo, halo, czy słyszymy się? Bo chyba mamy drobny problem z połączeniem. Rzeczywiście. O, już jesteśmy, tak? Słyszymy się? Witam serdecznie. Rzeczywiście tych środków nie ma i chyba jeszcze przez chwilę nie będzie, dlatego że one są takim straszakiem, taką nagrodą, która ma przyjść, nadejść, kiedy to zrealizowane będą wszystkie zadania wyznaczone Donaldowi Tuskowi. Myślę, że to jest przede wszystkim taka polityka i taki pomysł na to, żeby wszystkie pomysły na podporządkowanie Polski zostały zrealizowane. Pani poseł, jakie to mogą być zadania? Bo wiemy, że za nami tournée dyplomatyczne Donalda Tuska. Najpierw była Francja, spotkanie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, następnie Niemcy, spotkanie z kanclerzem Olafem Scholzem. No i myślę, że bardzo, bardzo drażliwa kwestia i bardzo istotna to jest kwestia reparacji wojennych, ale odnoszę wrażenie, że tutaj Donald Tusk postawił sprawę jasno. W kwestiach formalnych powtórzył stanowisko z Niemiec, które słyszymy już od kilku lat, kwestia reparacji została zamknięta. Czy to jest właśnie jedno z takich zadań Donalda Tuska, pani zdaniem? Myślę, że tak, bo zauważyć, że nie padały tam żadne poważne deklaracje i żadne poważne pytania, dlatego że między innymi właśnie Scholz i Macron dążą do centralizacji Unii Europejskiej, stworzenia jednego państwa. Chciałoby się zapytać, czy Donald Tusk rozmawiał o zmianach traktatów, bo zauważyć, że kiedy nastał rząd ośmiu gwiazdek, nagle wszystkie sprzeciwy zaczęły znikać, a to sprzeciw dotyczący właśnie centralizacji, czyli zmian traktatów, czy też ten dotyczący zalegalizowania nielegalnej migracji, przymusowej relokacji nielegalnych. To takie najwyraźniejsze, najistotniejsze kwestie, które podczas tych rozmów powinny być rozstrzygane, wyjaśniane, czy też powinny być zadawane pytania. Rzeczywiście bardzo źle było zdanie Donalda Tuska w Niemczech, kiedy powiedział, że sprawa reparacji zamknięta. Później mówił, że jakieś zadośćuczynienie się należy, ale pamiętajmy, że Niemcy mają taką swoją filozofię, że fundusze europejska to właśnie takie zadośćuczynienie za zbrodnie, za kradzież, grabież i niszczenie między innymi Polski. Pani poseł, wczoraj też odbyła się rada gabinetowa. Tematem były m.in. inwestycje strategiczne, w tym Centralny Port Komunikacyjny. No i tutaj dowiedzieliśmy się ze strony Kancelarii Prezydenta, że Donald Tusk mówił o tym, że rzeczywiście to jest ważny projekt, istotny. Trwają ekspertyzy. Ekspertyzy są też bardzo, bardzo popularne słowo w ostatnim czasie, ale właściwie nie ma żadnych konkretów co do kontynuacji tego projektu. Czy uważa pani, że ten projekt również jest zagrożony i czy to jest właśnie jedno z tych zadań Donalda Tuska, o którym pani wspominała? Proszę zauważyć, że większość dużych inwestycji jest podważanych. To taki perelowski kompleks, czy też odwoływanie się do takiej megalomanii, która wtedy rzeczywiście obowiązywała. Czasy się zmieniły. My jesteśmy dynamicznie rozwijającym się krajem. Duże inwestycje mają służyć rozwojowi Polski i powodować, że jest i będzie ona krajem konkurencyjnym. Tak, tutaj Donald Tusk bezwzględnie ogląda się na Niemcy. Przypomnijmy zdanie Rafała Trzaskowskiego, że po co nam CPK, jak mamy lotnisko w Berlinie. Wiemy, że kłopoty są z rozbudową
portu kontenerowego. Wiemy, że już odstępuje się od udrożnienia Odry, stworzenia z niej dobrego szlaku komunikacyjnego. Obcina się, zwija. Tak, to taki pomysł Donalda Tuska. Chcę przypomnieć, że większość Polaków uważa, że ta inwestycja powinna być kontynuowana, a te audyty, o których słyszymy, raczej są oczywistością i zamykają się w kilku tygodniach, bo przecież każdy minister, każdy pełnomocnik musi sobie zrobić bilans zamknięcia i bilans otwarcia. Tutaj pan Lasek, który zdaje się ma kłopot ze znajomością tematu, mówi, że audyty, które on zlecił, no będą gdzieś koło czerwca i wtedy będą podejmowane decyzje. To bardzo niebezpieczne, dlatego że wszystkie procedury związane z tak dużymi inwestycjami to są wieloletnie prace. Przeciąganie tego, niepodpisywanie umów, zdaje się, że pan Lasek i ministerstwo, czy też rząd Donalda Tuska nie złożył wniosku do Komisji Europejskiej na linie kolejowe. To pokazuje, jak lekceważąco traktowano są tego rodzaju inwestycje i naprawdę mimo deklaracji rządu stawiają pod znakiem zapytania cel działania pełnomocnika, jak również nie pokazują kolejnych etapów, które są związane z tymi inwestycjami. Pani poseł, ale ostatni czas pokazuje też, że protesty, że sprzeciw społeczny ma sens. Protesty wolnych Polaków obserwowaliśmy. Oczywiście teraz cały czas trwają protesty rolników. O tym też za chwilę powiemy. Pani wspomniała o tym, że Polacy rzeczywiście interesują się tymi inwestycjami strategicznymi, chociażby centralnym portem komunikacyjnym. I czy myśli pani, że dojdzie do sytuacji, że Polacy, że ludzie wyjdą na ulicę i sprzeciwią się tej polityce, że po prostu powiedzą tak, jesteśmy za CPK i prosimy nie blokować tej inwestycji? Myślę, że tak. Tym bardziej, że ten rząd pokazuje, że za nic ma publiczną, za nic prawo, za nic konstytucję. Rządzi uchwałami, dekretami i bliżej nieokreślonymi badaniami, które niby zlecają. Są absolutnie niewiarygodni, dlatego rzeczywiście rolnicy już są na drogach, zapowiadają, że będą tak do skutku, bo proszę zauważyć, że oto ten rząd, który miał szansę zablokowania przepływu istotnych dla rolników towarów przez granicę polsko-ukraińską, nie uczynił tego. Przedłużono o kolejny rok handel bezcłowy, absolutnie rujnując gospodarstwa rolne. Stąd ich determinacja. Myślę, że tak będzie przy wielu kwestiach, bo innego sposobu, jak widać, Polacy nie widzą. Mamy też kwestię elektrowni atomowej w gminie Choczewo. To jest również temat otwarty. Tak jak powiedziałam na początku, Donald Tusk odwiedził Francję, odwiedził Niemcy, ale wiemy, że te dwa kraje mają sprzeczne stanowiska na temat atomu. Francja brała udział w przetargu na budowę elektrowni atomowej w Polsce. Niemcy natomiast się sprzeciwiają. Niemcy rzeczywiście pozamykali swoje elektrownie atomowe, jednocześnie odtworzyli elektrownię na węgiel brunatny, zresztą za zgodą Komisji Europejskiej z pomocą. No, tak, Niemcy również zostali złapani na gorącym uczynku, to znaczy na wydatkowaniu milionów euro na różnego rodzaju NGOsy, które miały we Francji doprowadzić do tego, żeby Francuzi stali wierzyć w swoje elektrownie atomowe, w swój miks energetyczny. Był taki duży zgrzyt również dyplomatyczny. Tak, to są dwa różne podejścia. Natomiast w Ministerstwie Środowiska, polskim Ministerstwie Środowiska, no, są osoby, które po pierwsze się na tym nie znają, po drugie są ideologicznie nastawione. Jak na przykład pani wiceminister Zielińska, która w pierwszych tygodniach tego rządu powiedziała,
że te elektrownie nie są potrzebne, że trzeba się nad nimi zastanowić. Pojawiły się pomysły przemieszczania, przenoszenia czy zmienienia lokalizacji, co skutecznie opóźniłoby o kolejne 5-6 lat, bo to rzeczywiście skomplikowane procedury. W związku z tym też nie mamy jasnej informacji, jasnego sygnału i wszystko to dotyczy inwestycji strategicznych dla Polaków, jak również takich, które, nad którymi prace ciągną się po prostu latami. To bardzo, bardzo niebezpieczne. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Pani Anna Zalewska, eurodeputowana Prawo i Sprawiedliwość, była moim państwa gościem. Raz jeszcze pani poseł dziękuję. Dziękuję, miłego dnia. Drodzy państwo, u nas oczywiście dziś kolejny gorący dzień w Sejmie. Komisja do spraw wyborów korespondencyjnych i dziś od godziny 10 przesłuchanie byłej marszałek Sejmu, pani poseł Elżbiety Witek. Na miejscu przed Sejmem jest nasz reporter Jan Przemyłski. Dzień dobry, Janku, czy słyszymy się? Dzień dobry, tak, Emilko, bardzo dobrze cię słyszę. Janku, tak jak powiedziałam, dzisiaj Komisja do spraw wyborów korespondencyjnych, kolejny gorący dzień w Sejmie. Czego możemy się spodziewać? Co dziś ustaliłeś? Już o godzinie 10 tutaj w budynku za mną, w budynku u polskiego parlamentu rozpocznie się kolejne już posiedzenie Komisji Śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych. Jako pierwszy przed komisją dzisiaj stawi się w roli biegłego Wojciech Hermeliński, były szef Państwowej Komisji Wyborczej. Później za to przesłuchanie, czy to posiedzenie będzie trwało kilkadziesiąt minut, po tym nastąpi przerwa i dopiero później będzie przesłuchiwana była marszałek Sejmu, pani Elżbieta Witek. Warto podkreślić, że dzisiaj komisja nie będzie w pełnym składzie obradowała, dlatego że wczoraj wykluczony ze składu komisji został poseł Paweł Jabłoński. Powodem tego wykluczenia miało być to, że kilka dni po wyborach, a dokładnie 13 maja 2020 roku, jego nazwisko znalazło się w korespondencji wymienianej między innymi przez premiera Mateusza Morawieckiego i byłego szefa KPRM-u Michała Dworczyka i w tej korespondencji była mowa o tym, że pan poseł Jabłoński miał w jakiś sposób konsultować decyzję pana premiera dla większości sejmowej, która ma też większość w komisji śledczej. To był wystarczający powód, aby usunąć posła Pawła Jabłońskiego ze składu komisji. Ale to nie wszystko, dlatego że też wczoraj pod koniec, już późnym popołudniem, pod koniec posiedzenia sejmowej komisji, już w prywatnych takich rozmowach czy wywiadach po posiedzeniu posłowie koalicji rządzącej sugerowali, że kolejną osobą, która może zostać usunięta ze składu komisji jest poseł profesor Przemysław Czarnek, były szef Ministerstwa Edukacji i Nauki. Powodem czy wątpliwościami, które są stawiane wobec profesora Czarnka jest to, że był członkiem rządu w momencie, kiedy miały być przeprowadzone wybory korespondencyjne i mógł mieć jakiś wpływ na decyzję premiera. Ja dopytywałem o to przewodniczącego komisji posła Dariusza Jońskiego. On zapewniał, że jeszcze żadne decyzje nie zapadły, natomiast to, co dalej się będzie tutaj działo ze składem komisji, będzie jeszcze weryfikowane. Wczoraj też zostali powołani na świadków nowe osoby. Są to między innymi właśnie były członek komisji Paweł Jabłoński, ale oprócz tego przed komisją będą się mieli stawić także poseł Paweł Kukiz, a także poseł Jarosław Sachajko. Obydwaj reprezentanci klubu czy koła poselskiego Kukiz 15. Tak jak powiedziałem, w ciągu 20 minut za moimi plecami powinno rozpocząć się posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej. Jako pierwszy będzie odpowiadał na pytania, czy przedstawiał swoje zdanie Wojciech Hermeliński, później Elżbieta Witek. Będziemy to śledzić, będziemy to dla państwa relacjonować. Bardzo ci dziękuję. To był Jan Przemyłski sprzed Sejmu, gdzie przypominamy, że od godziny 10 działać będzie, obradować będzie Komisja do spraw wyborów korespondencyjnych. Co istotne, w niepełnym składzie, ponieważ posłowie Prawa i Sprawiedliwości zamierzają dotrzymać swojego słowa i nie stawić się na komisji w związku z odwołaniem posła Pawła Jabłońskiego. Drodzy państwo, już za chwilę flash, czyli skrót, przegląd najważniejszych informacji, a następnie kolejny gość. Do zobaczenia.